Jakaś kotłownia, zobacz, Ale jakiś tam ruch. jest A, tam 15 jest metrów w dół. głęboko. No. Faktycznie. Ale tak bardzo, Czekaj, bardzo. czekaj, bardzo, bardzo. Dawaj. Światło. Światło. I woda. No. No, kawałek. No. Więc jak wam się w małżeństwie nie układa i nie może się namówić drugiej osoby, żeby się od was oddzieliła, sobie poszła, gdzieś zniknęła. O Jezu. No to rozumiecie. Zapraszamy do Sobowidza. Rozwody bez formalności. Rec. Już? Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym materiale, tym razem z terenu, nie ze szlaku, nie ze studia, coś takiego pomiędzy. Przed kamerą ja, za kamerą po dłuższej przerwie Monika. Dzień dobry. Hej. Tak, dzisiaj jest, wypadałoby po tak, wszystkiego dobrego na święta, bo mamy 17 kwietnia, więc jest Wielkanoc. Wielkanoc jest taką fajną opcją, że każdy siedzi w domu i świętuje, w związku z tym prawdopodobnie ochrona i inne służby patrolujące ten teren też będą świętowały. Dlatego zatrzymaliśmy się w województwie pomorskim we wsi w miejscowości Sobowic i chcemy sobie zrobić taki mały urbex, nie urbex. Tutaj jest coś, co było zamkiem krzyżackim w pierwszej ćwierci XIV wieku, wybudowane jako zamek krzyżacki. To nie będzie wyglądało jak zamek w żadnym wypadku, tyle to wiem, więc to może być taki odcinek, w którym wchodzimy do akcji, a być może wyjdzie na to, że będzie on średnio udany. Jakkolwiek urbeksik jest, plan jest, zobaczymy jak wygląda wejście do pozostałości po zamku krzyżackim, który w pierwszej ćwierci XIV wieku został zbudowany, następnie w XV wieku został już spalony przez gdańszczan i odbudowany był tylko w części mieszkalnej, gdzie tutaj sobie starosta miał miejsce. Miejscowość Sobowic jest bardzo ładna, urokliwa. Są tutaj, znajdowała się cukiernia, jest dużo zabudowy ceglanej poprzemysłowej XIX-wiecznej. My znajdujemy się na tle takiego ładnego jeziorka w Sobowidzu. I na tym półwyspie, na którym się znajdujemy, krzyżacy pomyśleli sobie, że postawią sobie zamek. Jak pomyśleli, tak zrobimy. Idziemy zobaczyć. Przed zamkiem znajduje się, bo tutaj w takich miejscowościach to jest taka faza, że jak wszedł nam PRL, to na miejscach dawnych dworów, tam gdzie już arystokracja wymyśliła, że można by zrobić jakiś folwark, to PRL później wszedł ze swoimi PGR-ami. Ja wiem, na mapie widziałem, że z drugiej strony jest PGR, pozostałości PGR-u, przez kogoś wynajmowane. Po tamtej stronie wiem, że ochrona jest w miarę aktywna, ale tu od strony tego parku i zamku myślę, że powinno być w miarę przyzwoicie. Jest najwyżej. Płot. Idziemy poszukać jakiejś wyrwy, dziury w płocie. Zazwyczaj takie dziury zazwyczaj dla nas szczęśliwie się znajdują. Więc chodźmy poszukać jakiegoś wejścia. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. I korzystając z naszych najlepszych tradycji, docieramy jak zwykle do miejsca, w którym płot przestaje występować. Czyli jak dotąd wszystko zgodnie z planem. Nie było też tabliczki zakaz wstępu. Więc jakaś pierwsza linia obrony w razie czego jest. Jest. Zamek, jak widać, i podejrzewam, że to przez właściciela tego PGR-u z tyłu, jest bardzo dobrze zabezpieczony. Wszędzie są płyty OSB, więc myślę, że może być... Więc myślę, że może być problem, żeby wejść gdzieś do środka. Niestety idąc za kulturą urbexową, pomimo tego, że kusi i mamy narzędzia, żeby się tam dostać, to tych płyt chyba nie będziemy zrywali, więc obejdziemy sobie to dookoła. Popatrzymy jak wygląda, no jeżeli wejścia się nie znajdzie, no to będzie po prostu odcinek nudniejszy niż by mógłby być.
Patrzymy na część mieszkalną zamku. Jak wspomniałem, on był spalony w XIV wieku przez Gdańszczan, którzy byli wkurzeni na krzyżaków, więc sobie odbili to, paląc zabudowania, którego później nie opłacało się odbudowywać. Odbudowana została tylko część ta mieszkalna, więc nie ma śladów po murach, nie ma śladów po żadnych basztach czy wieżach, które by świadczyły o militarnym charakterze tego zamku, ale to jak najbardziej jest zamek krzyżacki. Wygląda inaczej niż ten w Malborku, biedniej, ale to jest zamek krzyżacki. Mamy farta, to nie my rozwaliliśmy, było rozwalone, w związku z tym możemy się poczuć po prostu, że jesteśmy na stanie zastanym. Zobaczymy, jak wygląda w środku, bo drzwi są otwarte i leżą na dole. Całe szczęście wracamy z obiadu u teściowej, z obiadu świątecznego, a co nie znaczy, że nie mamy latarki i kilku innych potrzebnych sprzętów do chodzenia po ruinach. Tylko zobaczymy jeszcze sobie za winkiel, czy tam nikt nie stoi, o. Czy będziemy mieli komfort eksploracji. Ja będę na czatach. Luz. Nie, tutaj nic nie widzę, nikogo nie ma. Uważaj na gwoździe. Co? Kupujemy? No chyba elegancko. Tylko wejdziesz, a już nie wrócisz. Okej. Okay. Wrócisz? Strop jest betonowy z dziurą w środku, więc przejdę wzdłuż ścian. Nie będę szedł przez środek. Podaj mnie. Czy też wchodzisz, czy na razie nie? Tam jest dziura, tam trzeba uważać. Tutaj wygląda na to, że wszystko mamy betonowe. Pójdziemy sobie obrzeżami. Jesteśmy tak średnio przygotowani, no bo jesteśmy przede wszystkim żurkiem na jedzenie, no bo jeszcze 2 godziny temu jedliśmy jajka i święconki. Po 2 godzinach się zatrzymaliśmy w drodze do domu. Patrz, opuszczony zamek, to może sobie zrobimy spacer, trochę kalorii spalimy. Tam uważaj. No i co? Na pewno zwracają na siebie uwagę te piękne, drewniane drzwi. Dobra, to podejdziemy bliżej. I może po tych szynach metalowych to zawsze to ciutkę pewniej. Wow, zobaczcie jaki detal fajny. Drewniane drzwi, prawdopodobnie XIX wiek, byśmy obstawiali. Tam jest jakiś napis. Wystawa. Sala wystawowa, dobra. Czyli tutaj musiało być coś robione później niż XIX wiek, co nie oznacza, że same drzwi jakieś zabytkowe nie są. No. Here goes, I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Ja mam trochę dzień dziecko, bo się nie spodziewałem, że będzie otwarte. Tutaj już jest ciemno, więc zobaczmy. Co my tu mamy? Tu mamy cegłę, jakieś klepisko. Z tyłu, u góry odlatują deski z piętra, czyli średnio bezpiecznie. O, tam to już w ogóle. Więc zobaczymy, tutaj są puste pomieszczenia, usząca się farba, lamperia, czyli w latach 50. ewidentnie dla PRL-u było robione prawdopodobnie to, co z ramkiem w Rusocinie i jakoś tam dopasowane do roli. Więc tam może nie wchodzimy, zobaczymy, co jest dalej. Puste, ślepe pomieszczenie. Elegancko, tutaj już mamy
drzwi główne wejściowe od tamtej strony. Schody drewniane na górę. No, ale po drewnie to jakoś nie mam przekonania, chyba chodzić nie będziemy. Zobaczmy, co jest. Widać, że są półokrągła ta podłoga, czyli to jest sklepienie od piwnicy tutaj. Dobra, to zobaczymy, jak to tu wygląda. Schody betonowe na dół, czy drewniane do góry? Proponuję spróbować od betonowych w dół. Patrzymaj na telefon, ja będę schodził. Jest jakaś piwnica. Dobrze mówię, że są sklepienia. Jest piwnica. Patrz pod nogi. Najporządniejszy schron w okolicy. No. To zapamiętaj, jak idziemy, żeby stąd wyjść. Pora poćwiczyć na tę orientację. No, patrz w górę. Czy nic nawet nam nie spłynie? Nie, chyba jest ok. To luzik. Weźmy poświeć trochę pod nogi. O. No. O, dziura. Tu. No, tylko że tu chyba jest ziemia, więc jest już piwnicy. I niżej nie będzie. Okej. Okay. Bo nikt tu nie mieszka. No dobra, pod nogi, tu jest okej. I tutaj było chyba jeszcze albo łazienki, albo jakaś umywalnia szpitala psychiatrycznego, gdzie my to... Tak, bo są osoby. Kafelki, nie? No, tu mamy kafle. Może się podobać. Fajne w takich opuszczonych rzeczach na we wsi jest to, że tego, że nie przez mynelstwo nie są zniszczone, bo nikomu, żadnemu zdrowomyślącemu, logicznemu mynelowi nie chciałoby się iść do lasu, żeby zmenelować zamek. No jest lochowo, chodź zobacz, jest lochowo. Tak, próbuję włączyć. Nagrywanie. Bo odgłosiliśmy nagrywa. Nie, kamerę. Latarkę. Ha. A jest lepiej? No moim zdaniem zdecydowanie. Nie pomyślałem. A. Się potknęłam. Tu ewidentnie toaleta jest. Serio? Spłuczka. No dobra, to była. To był los kibelos. No. Tutaj, uwaga, dziura. Coś, no widzę. Znaczy teraz widzę nawet trochę więcej. O, jakaś impreza to była, ale tylko Pepsi. Może z whisky. O, a tam. Dobra, siedź. Tam są lochy. No. Zobacz, Dungeon and Dragons. Uuu, nice. Idziemy. No. Tutaj trzymali potwory. Z każdej mitologii oddzielne pomieszczenie na oddzielne potwory. Ta skandynawska, tu słowiańska, prawda, demonologia. Tutaj zdaje się, było chyba coś związane z piecami. Mm-hmm. Opalone cegły, jakieś kominy wentylacyjne. Tak. Creepy. Ja jeszcze chciałem wrócić tam, bo ja widziałem tam, tam ceglane filary i ceglane filary może będą tą częścią taką bardziej... Chyba to jakieś okno. W razie czego wyjście awaryjne. Ja zobaczę, czy w razie czego wyjdziemy tędy. Chyba tak, wiesz, bo zobacz, tu już widać, że ktoś chyba to czynił. Aha. Dobra, to wyjście będzie lepsze niż wejście, bo nie trzeba będzie wspinać. Ale może trzeba będzie skoczyć. No jakaś kotłownia, ale znaczy jakiś ruch. Tam jest 15 metrów w dół. Głęboko. No. Faktycznie. Ale tak bardzo. Czekaj, bardzo. Dawaj. Światło. I woda. No. No, kawałek. No. Więc jak wam się w małżeństwie nie układa i nie może się namówić drugiej osoby, żeby się od was oddzieliła, sobie poszła, gdzieś zniknęła. To jest. Że to rozumiecie. Zapraszamy do Sobowidza. Rozwody bez formalności.
Ale parę lat minęło, jak chodzimy i się chodzi potem spowolniej. Pamiętasz 2015, pierwszy Dagi? Gorzej. Mniejsza skórka, jakie tutaj emocje. Tak, chociaż mogłam znowu lepsze buty ubrać, bo mam słabą podeszwę, no, ale tu jest całkiem ładnie. Tu jest piwnica i widać filary zebrane, też fajne. O, ktoś pranie robił chyba w miejsce. No ile cegieł? Jak ktoś potrzebuje cegieł? Margo chyba mówiła, że cegieł potrzebuje, nie? No. Tylko, że jesteśmy na terenie prywatnym. Ten film, jeżeli ktoś by miał być dowodem na to, że weszliśmy na prywatny teren, może być też inscenizowany, rozgrywa się na niebieskim tle, na zielonym tle i to wszystko, co mówimy, jest nieprawdą, a tak jest. Tego miejsca nie ma. Dobra, poczekaj, gdzie my tu mieliśmy? Dobra, to zobaczyliśmy, tam byliśmy. To schodami na drugim końcu do góry. No te drewniane takie są, no możemy zobaczyć, no bo jak ta podłoga tak u góry, nie, drewniana, to... No był przede wszystkim strop się no. Walił, ten piętro się waliło, więc nawet jak się wejdzie do góry, no to kurde jest ryzyko, jakim to piętro będzie spadło. A, można co najwyżej wejść na schody i tak kuknąć. Ale ja mam i tak dobrą statystykę, bo jak byłem w Rusocinie zimą w nocy zamku, pałacyku dworku, to... To ja tam byłem sam, ja szewałem wejść do piwnicy i zrezygnowałem. No się nie dziwię. A tym razem weszliśmy sobie do piwnicy, bo była betonowa, ale nie mam odwagi wejść na piętro. No schody mamy w każdym, drewniane, klasyczne, stare schody. I no. Kilka pięter do góry. A, myślę latareczką po świecie. O. No. No tylko kurde jest ryzyko. Mamy po co żyć. No tak wyglądają porządnie, tak po skraju, po lewej, maks, na maksa, na lewo. No znajduje się piętro, ale no ja nie mam przekonania. Okej. Okay. Jednak co beton i lastriko, to beton i lastriko. Dobra, jesteśmy tutaj i co? My tutaj mamy jakieś... Skąd przyszliśmy? Co? Nie, tutaj... Dole jest zabudowania piwnicy, to są te półkopułowe te sklepienia. Ale tu jeszcze nic, to nie będzie... Luxfer, jarzeniówki, o, czy widać, że mówię rolę, ale teraz jeszcze za PRL-u. Trochę zgniło, zobacz, tam gdzie nie mają posadzki wylanej. Zobacz, u góry. I dlatego ja nie chciałem pójść na no piętro. No tak, no. Nie dlatego, że nie jestem ten, nie mam jaj i że czegoś mi brakuje. Po prostu piętra nie ma. A, tylko, że piętro właśnie lekko jest w postaci bezobjawowej. No, dlatego na piętro może lepiej nie. No bo to byłoby to piętro, na które bym las. Tak. Gdybym tu nic chodem mi poszło. Zobacz, jak kobela spadła. Dobra, czyli wiemy, że tam nie wyjdziemy, czyli co? Z powrotem wracamy do piwnicy. Do tego wyjścia. Co ja tutaj może bym Birola zrobił? Czy byś wyłączyła? Boils over like... Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Just to make a statement. Dobra, skończyłem robić ten przejście z muzyczką. Chodź. A to nie wychodzimy tamty? A tam jest wyjście? Tak. A, tu jest to wyjście, dobra. Tak, wychodzimy tamtędy. To nie ruszaj się, ja idę. No, to jest to pomieszczenie z tą studnią. No, ale mówię, coś takiego no, nikt cię nie znajdzie. Dziękuję, do widzenia. No. Strona słońca. Pamiętaj, na urbexie nic nie niszczymy. Ten kamień będziesz musiała poprawić. On tak nie leżał. On leżał inaczej. Trzymaj sprzęt.
uważaj, bo trzaski włożą. Dobra, i usuńmy się może na początek tak, z widoku. Tak. No i dobra. Poza górkę. Latarka świeci, baterie marnujemy. No teraz marnujemy. O, ale tak, to było dobre, no. Weszliśmy po stronie drugiej, tej niewidocznej, do tego naszego pałacyku, zamku i weszliśmy tamtą dziurą. Jest, jak wspomniałem, bardzo dobrze zabezpieczony, więc to będzie ciężko wejść. Z tej strony też, jeżeli idzie o zewnątrz, no powiedzmy uczciwie, że jest nudniej niż ciekawiej. Low profile. Tak jest. Cegła, gotyckie, ten gotyckie wykończenie, gotyckie płaskorzeźby widoczne, więc myślę, że środek bardziej się broni niż zewnętrze. Ale myślę, że taki właśnie troszkę ten fajny pomysł na wyskoczenie po obiedzie i spalenie troszkę kalorii. Obejrzymy jeszcze stronę zachodnią, tak, tam będzie zachód, zachodnią tutaj i zobaczymy tutaj może, czy coś w tym domku jest małym, o, może też być ciekawe. Dobra. A to tak a propos. Uwaga na drzazgi. Brak rękawiczek taktycznych. Tak jest. Czekaj, muszę sobie ją wyciągnąć. Krew? Aha. No faktycznie. Ale wyłączyłem kamerę chyba. Z pokoju włączyłem. O, weź. No dobra, odkazimy to. Myślę, że Wielkanoc będzie okazja się jajkami pociąć, a tutaj nie, drzazgi. To są najmniej charakterystyczny zamek, jaki chyba do tej pory... Widziałeś tą głowę? Sama głowa, nie. Poczekaj, przełączymy suma. A, płaskorzeźba głowy. Ale to już na bank średniowiecze nie jest, bo to takich rzeczy... Rokokoko. Rokokoko, no coś takiego. No to ewidentnie jest średniowieczna pani, nie? No raczej. No. Więc tak, żeby być uczciwym, jeżeli po jednej skali atrakcyjności zamku wychodzą te, które są naprawdę bardzo mega atrakcyjne, to druga skala może być te, które atrakcyjne tak na dla amatora nie są. Da się? A może tak kopnij dla spróbowania? Może się tak lekko podadzą? Tylko zobacz, że tutaj coś musiało być, bo mamy 2006 rok. Kredą namaziany, nie? Więc tutaj ten 15 lat temu coś się jeszcze działo. Stronę, one się odprawia, tu są chyba od środka. Aha, dobra, na wkręciki, no. Czyli tu się nie wejdzie. Tutaj jest dziura. Zobaczymy za pomocą latarki. Błazeje. Czy jest coś ciekawego? Błazeje. No, tapeta. Tutaj były ten, przytrzymywane dzieci. Mhm. Zamku. Więc jak powiem, jeżeli na pierwszym biegunie zamków by były te atrakcyjne, to na drugim biegunie z tych nieatrakcyjnych to na pewno widzieliśmy zamek w... Gdzie my byliśmy? W Dęborku, tak? W Dęborku. Były brzydkie, Schowajmy się, bo tutaj troszkę wieje. W Dęborku był stary pokrzyżacki, nowy pokrzyżacki zamek, który w ogóle nie wyglądał jak zamek i gdyby nie oznaczenie na mapach, to byśmy nie wiedzieli, że to jest zamek, więc to było brzydactwo całkowite pod kątem atrakcyjności. I myślę, że tutaj przejeżdżając można by się nabrać, że ten zamek jest stylizowany neogotycki, taki pałasykowaty mniej więcej, ale jak się okazuje nie, to jest zamek pokrzyżacki. Ale nie rzuca się, w ogóle się nie rzuca w oczy. Przejdziemy sobie na drugą stronę tego tutaj z półwyspu zbiornika jeziorowego. Tam teoretycznie znajduje się wieża widokowa, więc być może jeszcze z oddali będziemy mogli pokazać, jak ten zamek wygląda z punktu widokowego, znajdującego się w pewnym oddaleniu. Ale wejścia do wnętrza się nie spodziewałem. Podobało się, bardzo fajne, nie? Dobra, to chodźmy na wieżę widokową. Uwaga, zbliżamy się do wątku kolejowego, więc uważaj, nie spadnij z krawędzi peronowej. Bo za dużo więcej oprócz tej krawędzi peronowej tutaj nie ma. Więc... Dajesz radę. Masz 9% baterii. O,
Więc witamy, to na szybko, więc witamy w części poświęconej wątkowi kolejowemu tego materiału. Wątek kolejowy oczywiście musi być, trafiłem na niego tutaj przez przypadek, bo sobie przypomniałem, że tutaj szła pewna szczególna linia. W 1855 roku została wybudowana tutaj linia kolejowa numer 233 w ramach oczywiście czego innego, jakbyśmy tutaj na Pomorzu w Zaborze Pruskim nie... Co było budowane? Pruska kolej królewska Osban. Była to najkrótsza od 1855 roku do 1930 roku. Była to najkrótsza linia łącząca Pszczółki z Kościerzyną. Zostały rozebrane tory kolejowe, których nie widzicie za mną. Za mną znajduje się niedziałający budynek stacyjny i na przebiegu tej drogi tych torów została położona ścieżka rowerowa. I my tą ścieżką wzdłuż tej nieczynnej, a właśnie to co widać, to tą krawędź peronową, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że znajdujemy się w przestrzeni kolejowej i ten wątek kolejowy jest tutaj w miarę merytoryczny. Ale mamy farta, koniec świata w momencie jak sobie akurat robimy film na YouTube'a. Kurczę, ale fantastyczna sprawa. Dobra, kręć. Z okazji prawdopodobnie rozpoczęcia, chociaż nie, teraz wojny nie powinno się żartować. Z okazji wydarzeń spowodowanych wyjącą syreną i prawdopodobnym jakimś kataklizmem będzie wypadało się pożegnać. My jeszcze pójdziemy sobie, bo znaleźliśmy tą wieżę. Jest dużo powiedziane, to wygląda jak ktoś by chciał zrobić wieżę, zaczął robić i się rozmyślił, no ale schody są, więc sobie wejdziemy sobie na poziom. Może zdążymy jeszcze przed tym, zanim coś, co spowodowało uruchomienie tej syreny, spowoduje tutaj naszą zagładę. Stój! No, dobra, to idź. Stój, idź! Wtedy nam zostało 9% baterii, zjechało w czasie nagrania do 2%, kręcimy teraz krzesłem, dlatego końcówka filmu będzie mocno pogorszona jakościowo. Wspomniany zameczek znajduje się tam, nie wiem czy to będzie widać. Nie wiem czy to będzie widać, czy widać tam ten zameczek, że on tam jest? Coś tam widać. Za zbiornikiem to pomarańczowe, coś to jest cegane, właśnie to jest ten zamek. Wieje, więc nic nie będzie słychać, zostało kilka procent baterii i syrena na koniec świata, więc ze spontanicznego materiału się podziękujemy za uwagę, się pożegnamy i widzimy się do następnym razem. Do zobaczenia.